Siemano! Ja jestem Kubir i dzisiaj gramy w StarCraft. StarCraft to jest coś całkowicie innego niż Minecraft. Powiem wam, że musicie sobie sami wpisać, bo ja teraz tym razem... Nie, dziękuję wam. Jakby StarCraft to jest całkowicie inna gra niż Minecraft. No i takie, to jest w ogóle 26... Nie, to jest 16 plus gierka. I jakby kiedyś mi tata pokazał, więc dobra, let's go, gram. Kto? No i nawet trochę sobie poćwiczyłem kampanię Jamesa Raynora. No to tak wygląda, jakby ktoś nie wiedział, to proszę sobie wpisać na YouTubie na Google, czy byle w jakiej wyszukiwarce. StarCraft odbywa się w ogóle na Battlenie. W ogóle wezmę sobie nową kampanię, przechodziłem na niski. Normalny, na brutalnym jest mega. Tylko jak coś mistrzowie. Ale ja biorę normalny. Uwaga i zacznijmy. Najpierw będzie oczywiście wstępna pokazówka. Nie dowie się, co się w nim kryje. Zapraszam do oglądania. Dopóki nie odbiorą mu wolności. A jeśli ktoś nie ma jeśli ktoś nie ma wyżej niż 14 lat, to proszę tego nie oglądać. Ciekawe. Chyba że ktoś lubi takie gierki, to zapraszam. Ale uwaga. Jak dobrze ty siebie znasz. Ja to wszystko już oglądałem. Więzień proszony do wejścia na platformę. Jak ktoś tego nie rozumie, to proszę sobie wyszukać się na YouTubie albo na Google. Blizzard to właśnie jest ta wytwornia. Ale pamiętajcie, StarCraft 2 jest lepszy niż 1. Bo 1 nie grałem nigdy, ale zawsze w 2. Morderca. Pirat. Zdrajca. Jeszcze raz, jak znowu ktoś. Na przykład teraz, jeśli ktoś ma. Jak ktoś nie ma 14 lat, to proszę tego nie oglądać. To będzie, bo to jakby jest trwała gra, jakby o to, znaczy nie o to w tym chodzi, ale, taka jest. Jak się wkrótce dowiesz. Nawet wolność ma swą cenę. Będziesz nosił to więzienie ze sobą. Ten pancerz będzie twoją nową celą. No dobra, nie trochę przycichłem. Błędów. A to jeszcze nie koniec. Nadchodzi wojna, która przyniesie chwałę i okrucieństwo. Panie Findley, korzystaj z wolności. No, ileż można czekać? No i się zaczęło. Uwaga, James Raynor, poziom normalny, StarCraft. Ale powinna być 2. Polecam 2, bo jest 2 jednak. Wings of Liberty. Zapraszam. Dobra. Mamy już inną taką tą. Widzicie, że mamy jakąś taką inną jakby myszkę, czy coś takiego. Wskaźnik jakby taki. Nie wiem, jak to się nazywa. Mamy taki wskaźnik. O.
Marsara, planeta obrzeżna, terytorium Dominium, sektor Koprulu. Powrotnie skolonizowana w 2502 roku. To nie jest prawdziwe, tylko jakby to jest takie grafika po prostu to jest. Dobra, tu się nie gra myszkami, znaczy tu się gra myszką w ogóle. Dobra, zaczyna się. Także o konferencji prasowej zwołanej przez imperatora Arcturusa Mengska. Jej celem było upamiętnienie zakończonej ponad 4 lata temu wojny szczepów. Na miejscu była Kate Rockwell. Imperatorze, zagrożenie ze strony zergów jest bardzo poważne. Lecz zergi to są takie gady, które trwoni patrulują na ściąganie eksrebeliantów, takich jak Jim Raynor. Jim Raynor stanowi obecnie jak najbardziej realne zagrożenie dla Dominium. To jest Dominium, to Dominium i rewolucjonista, Dominium, którego jedynym celem jest sianie niezgody. James Raynor nie jest bohaterem, tylko dokładnie zabójcą. Wraz ze swą bandycką Ferajną doprowadził do wybuchu powstań na 6 planetach. Wszystko proszę sobie oglądać na YouTubie, to jest tylko gra. Więc proszę sobie, jeśli ktoś mnie czai, kto jest kto, więc to proszę bardzo, ja wam nie będę tłumaczył, ja to jest za dużo gęgolenia. Zostanie ukarany. Już wkrótce. To jeszcze nie koniec, wredny sukinsynu. Adiutancie, czy oddziały są gotowe? Pańskie oddziały są gotowe i czekają na rozkazy, komandorze. Wczytuję dane taktyczne. I się zaczyna. Najwyższa pora porządnie rozkręcić tę rewolucję. Jakby ktoś chciał sobie zagrać, to bardzo polecam. Fajna stacja gra. Pograniczna darmowa? Lubierze. Ja mam darmową wersję, ale to ma chyba płatną. Tak, ma płatną. Podważenie kontroli Dominium nad tym miejscem poważnie zaszkodzi działaniom Mengska na całej planecie. Normalny jest. Zaraz tak. Mamy Marine. Marine to jest... Ten, nie ten żołnierz, co był na początku, tylko to jest zwykły żołnierz, zwykły, prawda? Tamten to całkowicie jest inny, bo tamten to jest... Raport sytuacyjny, adiutancie. Dominium stworzyło centrum logistyczne na terenie miasta Pograniczne Rubieże. Miejsce to stało się bazą wypadową dla wszystkich operacji prowadzonych na Marsarze. Ale ja muszę przyznać, że gierka jest OP. Dominium przesunęło część sił poza miasto, więc stacjonujące tam oddziały są nieco osłabione. Czy mieszkańcy współpracują z Dominium? Mieszkańcy pogranicznych rubieży są wrogo nastawieni wobec okupanta. Brakuje im jednak broni i dobrej organizacji, by podjąć walkę. Czyli oni jeśli będą ratować kwaterę główną z rąk Mengska, to na długo osłabię jego pozycję na Marsarze. Przygotować statek. Chyba dzisiaj rozegram 3 misje albo 2, nie wiem. Szczerze. I dobra, dzień wyzwolenia, bieżąca misja. Let's go. Tutaj mamy jakieś ciekawostki. A to są takie początkujące, spokojnie, ja już jestem początkującym graczem. Nie no, nie jestem bardzo słaby w tą grę. Dla prawdziwych mocnych graczy to brutalny jest łatwy. Dobra, let's go. Dobra, chłopaki. Pokażmy miejscowym, że nie muszą bać się Dominium. Ja mam jeden lak tu. Że jak ktoś mówi, to nie rusza się twarz, tylko jakby taka... Ale to jest jedyny mój lak na komputerze i tyle. Dobra, let's go. Czas zebrać się do kupy. No dobra, chodźcie. Może... Komandorze, samouczki wideo czekają na sprawdzenie. Uwaga, możesz tutaj będziecie mieć albo tu, albo zachować tu. Odstęp, oczy dookoła. To tutaj będziecie mieć wszystko, ten. Głowy, wszystkie ogarniać się, idziemy. Rzeczy. Dołożyć komu? Co tam? Tutaj jednostka bohatera, Marines. Czas zebrać się do... Nie idźcie tą drogą. Rekieterzy rządzą. Możesz na mnie liczyć. Czas zebrać się do kupy. Rozwalić ich. Rekieterzy rządzą. Pierwszy niezły plan.
O, Mengs. Możesz na mnie liczyć. Obywatelu, obserwuj sąsiada. Odszczepieńcy sabotują postęp. Komandorze, zniszczenie dominialnych holobordów pomoże wzniecić rebelię przeciwko Dominium. Dobra, let's go. Zabójcze. Mam już powyżej uszu gęby Mengska. Rozwalcie to. Dziękujemy. Kupy. Możesz na mnie liczyć. Niezły plan. Rekieterzy żon... Gdzie podzieli się ludzie? To pieprzmy im. Dobra, bardzo. Czas zebrać się do kupy. Okej. Rekieterzy rządzą. Moi sąsiedzi. Moja rodzina. Zaczyna to cuchnąć. Możesz na mnie liczyć. No i wszyscy tak będą... Komandorze, duża grupa wojsk Albo nieważne. Najwyższy dobre, czas zamówić tę specjalną przesyłkę, o której mówiliśmy wcześniej. Let's go. Jadę. Dziękujemy za pomoc. Dobra. Jesteśmy z tobą, Raynor. Jazda. Pracujcie ciężko. Koptyłki. Rekieterzy rządzą. Sam nie zaczyna chłop wkurzać już. Do ataku. Nic nie gęgo, proszę. Rozwalić ich! Nie, jednak ich Brać nie się do kupy. Żadna ofiara nie jest... Niezły plan. Już bądź cicho. Możesz na mnie liczyć. Rekieterzy rządzą. Niezły plan. Ty też mnie wkurzasz, że będzie... Zabójcze. O waszą wolność trzeba walczyć. Skoro ci Czas jest... zebrać się do kupy. Chłop mówi... Nie wygląda to za trzeba różowo. Trzeba walczyć. To ta, a w ogóle główne zadania i dodatkowe zadania. Możesz na mnie liczyć. W lewym lub w prawym, zależy jaki macie komp. Rekieterzy rządzą. Dobra. Nareszcie, miejscowi. Stać! Chronić naszą wolność? Tej wolności nie zostało za dużo. Mamy zbiega. Strzelają do cywili! Wkraczamy do akcji! Dobra. Niezły plan. Czas zebrać się do kupy. Dobra, Możesz na mnie liczyć. Skoptyłki. Do ataku. A nie, na to, tak Rekieterzy rządzą. Skoptyłki. Mengsk kiedyś za to odpowie. Dziękujemy, Raynor. Wiedzieliśmy, że nie zapomnisz o nas. Na posterunku przetrzymywanych jest więcej ludzi. Zajmę się nimi. Się do kupy. Szeryf Raynor, dawno cię nie było w tej okolicy. Dobra, dawajcie. Jesteśmy z wami, rekieterzy. Możesz na mnie liczyć. Rekieterzy rządzą. O teren zastrzeżony. Dobra, chodźcie. Jesteście aresztowani, buntownicy. Osłaniamy cię, Raynor. No chodźcie się walić. Rekieterzy rządzą. Czas zebrać się do kupy. Możesz na mnie liczyć. Niezły plan. Czas zebrać się do kupy. Możesz na mnie liczyć. Rekieterzy rządzą. Wow. Dobra, tutaj się widzicie. Jeszcze widzę, to jest rozwołanie praktycznie. Wystarczy, żeby Raynor przeżył. Myślałam, że nie da się z nimi walczyć. Myliłam się. Teraz dysponujecie bronią oraz środkami, by prowadzić walkę. Pamiętajcie, że Mengsk może was zniewolić tylko wtedy, gdy mu na to pozwolicie. I dobrze, dobra. Jeszcze jednostki, szkoda. Dobra, jeszcze jedna rączka. Nie, jeszcze, nie wiem. Dobra, i teraz pewnie, dobra, nie zdradzę wam. Dobra, zapraszam. Okej, teraz kolonia na Marsarze. Pierwsze trzy misje za mną. No dobra. No i teraz się zacznę. Prawdziwe łowy. Wiesz,
jak na najbardziej poszukiwanego człowieka w sektorze, no, okay, bardzo łatwo cię znaleźć. Musiałem zobaczyć to na własne oczy. Mały Jimmy Raynor, bohater ludu. Tykus Finlay. Oj, żeby niezłe stroje. Dobra, zobaczmy. Zwarty na końcu kampanii. Zobaczycie. Słyszałem, że wrzucili cię do zamrażary. Dostałeś dożywocie. I co? Wyszedłeś za dobre sprawowanie? Zgadza się, bracie. Zostałem wzorowym obywatelem. Czemu zatem zawdzięczam wizytę? Okay. Przychodzę z przyjacielską ofertą biznesową. Orientujesz się w ogóle, co tu porabia Dominium? Dobra. Domyślam się, że zaraz mi powiesz. Bawię się w wykopywanie obcych artefaktów, przyjaciel. Tak. Twój dobry znajomy Max dostał fizia na ich punkcie. A ja znam kogoś, kto zapłaci furę szmalcu za każdy taki artefakcik, który uda nam się wyswobodzić z rąk Dominium. To propozycja nie do odrzucenia. Mam rację, Tykusie? No to umowa stoi. 60-40. 70-30. Te 7 dych dla mnie. Czuję, że wracają stare czasy. Jak kiedyś. Dobra, 3 misje dzisiaj. Jutro pewnie 2. Jak sobie chcę. Jak sobie zależy, czekajcie, dobra. Wiadomości z Tykusem się nie chce gadać. Kłanie się Państwu Donny Vermillion na żywo ze studia UNN na Korhalu. Mamy dla Państwa szokującą informację. Oddajmy głos Kate Lockwell, która znajduje się w tej chwili na jednej z obrzeżnych planet Marsarze. Kate? Dziękuję, Donny. Rebeliant Jim Raynor powraca w wielkim stylu. Jego grupa zaatakowała magazyn Dominium zlokalizowany niedaleko pogranicznych rubieży. Skradziono broń, a następnie rozdano ją okolicznej ludności. Kate, domyślam się, że tamtejsza ludność przejmuje się, że po okolicy grasuje groźny przestępca. Szczerze powiedziawszy, Donny, osoby, z którymi rozmawiałam, wydawały się pełne entuzjazmu. Dziękujemy, Kate. Tylko w UNN Jim Raynor sterroryzował ludność Marsary. Po przerwie, czy twoje dziecko zażywa stymulanty? Gadaj zdrów. Ja się dopiero rozkręcam. No tak, to dopiero początek. Dobra misja. Dzięki twoim działaniom Marsara jest obecnie w stanie otwartego buntu przeciwko Arcturusowi Mengskowi. Były więzień Tykus Findlay ujawnił, że Dominium przybyło na Marsarę w celu wydobycia artefaktu obcych. Przejęcie artefaktu zada kolejny cios Dominium i przyniesie zysk w wyniku jego sprzedaży tajemnicy. Dobra. Chodźmy. Ten stary posterunek nie wygląda jakoś wyjątkowo. Spokojnie, brachu. Inżynierowie z Dominium kopią tam już od miesięcy. Widzisz ten dźwig? Przygotowują się do wydobycia artefaktu i przetransportowania go gdzie indziej. A niech mnie. Widzisz? Więcej wiary, Jimmy. Dobra, czas na pobudkę dla Dominium. Rozwalmy bazę i wywieźmy stąd to maleństwo. Dobra, chodźmy. Dobra, let's go. W ogóle, mnie muszę zaraz przynieść jakąś wodę czy coś. Czy herbata? Nie, herbatę mi się... Dobra, wodę sobie przyniosę. No dobra, jestem. W ogóle mam jeszcze Milky Way obok siebie. Znaczy, kurde, jak... Queen's Polo mam i w ogóle go nie zjadłem jeszcze. Dobra. Pokaż bazę. Aż. Dobra, mają te komandorze, rzeczy. Komandorze, przygotowano dla pana dodatkowe samouczki. Za mało, wyspa. Będziemy... Dobra. Potrzebować o wielu więcej Marines przed atakiem na posterunek Dominium. Wyszkol ich w koszarach. Skoro już o tym mowa, dodatkowe ERK pomogą szybciej wydobywać minerały. Wyszkol je w centrum dowodzenia. Dobra. Jak widzicie, gra strategiczna.
mam rację. Gotowy do akcji! Wy już pójdźcie tu gdzieś. Dlaczego? Tu nie! Uwaga, nie jedzie się! Pewno... A, jednak... Nie mogę się doczekać. ELK gotowy! Tak, nie ma. Idziemy? Tak jest, komandorze. Jasne. Fajne. Załatwione. Ej, w ogóle napiszcie w komentarzach, czy będziecie chcieli tą serię dalej. Tak. Nie wiem, dla jakichś wojskowych ludzi. Rozkaz otrzymany. Właśnie tak, dla takich fajnych. ELK gotowy. Fani wojska. To tak. Siebie. Lepiej, żebym tego nie żałował. Szeregu, chłopaki. Chodźcie. Pewnie. To się przydaje. W porządku. Muszę sprawdzić w ogóle, coś się... Tylko tam... spokojnie, coś się tak napali. Ty tutaj czekaj. Potwierdzam. Ja muszę jeszcze... A. To sobie zrobię tak. Jeszcze jednego ELK-a do dół. Jednego w szkole. Magazyn. Magazynki, przydałbym się szczerze. S. Godziny. Tak. Drodze. Dobra, wy teraz, wasza... Wydasz jakiś dobra, rozkaz? Wy, tu. Tak jest, komandor. ELK gotowy. Chodźmy. Ale jest zamknięty. Komandorze, Dominium atakuje bazę rebeliantów na południowym zachodzie. O, dobra. Dobrze. Dzięki temu Dominium nie będzie siedziało nam na plecach. Ci ludzie potrzebują naszej pomocy, Tykus. Nie ma mowy, żebyśmy ich zostawili. Nie ma? Nie mogę się doczekać. Gotowy do akcji! Dobrze was widzieć! Jesteśmy z wami! Powiedzcie tylko, co mamy robić! Witamy na pokładzie, chłopaki! Rewel! Dobra, to teraz tak. Reynor rządzi! To chłopaki Reynora! Dobra, co musimy zrobić w ten sposób? Spokojnie, narobię tych marynców jeszcze. Nie będę... Wydasz jakiś rozkaz? Nie będę ich tego. Dobra. Dobra, jazda tu. Już wam daję jakieś jednostki. Tutaj. Niech oni się farmią. A, co się dzieje? A, bo tam to się lata. Lepiej, żebym tego nie żałował. W tym razie... A, zrób jeszcze jeden bunkier. Da, niech będzie. Znaczy ten magazynek. Zaraz, ale nie. Szeregu, chłopaki. Dobra, nice. Trzeba się... tutaj co mamy? Mamy magazynki. Gotowy do akcji. Złe wieści? I teraz tak, ty jeszcze... A, bo tak jest, szefie. Dobra, jeszcze lekarz. Dobra, to... O Jezu, będzie to się bardzo ekspiło. Nie, nie, no ja mam lepiej. Dobra. Dajmy na koszary. Koszary dajmy tu, a tutaj jak szczerze. Tempo! Tego chłopa i dajmy tu medyka. I zaraz ruszamy na bazę Dominium. Dobra, z tego co wiem, to oni mają. Jak to się nazywało? Już nie pamiętam. Ale coś do mechanicznych sprzętów, czyli mają tych. No. Dołożyć komuś? Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Dobra, to teraz tak, mam pomysł. Pewien pomysł. Wydasz jakiś rozkaz? Ło! Oczywiście. To teraz atakujemy. Uwaga, idzie się. Dobra, tutaj iście. Jest już lekarz. Więc jazda. Dawaj! I teraz... Proszę określić naturę problemu medycznego. Ci źli poszli tamtędy! Ostrzeżenie. Zbliżają się do no dobra, dobra. Heliony. I poślijcie po worki na ciała. Lepiej, żebym tego nie załował. Nie zabijaj mi medyka. W porządku. Jest już o, lekarz. Jest. Jasne. Rewera. Niezła robota z tym bunkrem, Jimmy. Dzięki twoim chłopcom i moim umiejętnościom daleko zajdziemy. Gdzie boli? Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Masz to stój medyk i leczy. Jest już lekarz.
Dobra, macie atakować. Gotowy do akcji. Dobra, dochodzicie, dochodzicie. Nice, nice, nice. Szczerze was dorobię, bo byście się przydali tam. Woda się sama nie zrobi, ale trochę jest. Wydasz jakiś rozkaz? Mam pomysł taki. Lepiej, żebym tego nie żałował. Dołożyć go. Dałem na ciebie. Tempo, tempo, tempo! Czekało. Doskonale. Po zniszczeniu koszar i fabryki wystarczy wybić resztki i możemy spadać do domu. Mam to. W porządku. Nie, bazę raczej, bo... Dołożyć komuś? RK za dużo nie zrobię. Tak jest, komandorze. Tempo, tempo, tempo! Mam pomysł. No więc to jest głupie. Strzelajcie do siebie. No. Pile się zabijają. Uzyskałam dostęp do dźwigu. Rozszyfrowuję do bezpieczeństwa. Pierwszy artefakt na moim koniu. Pięknie. To teraz bierzmy to bydle i zabierajmy się z tego. A co? Przecież 10 minut trwała jedna misja, a... Okej. Okay. Niech tak będzie. Dobra, teraz się dopiero rozpocznie akcja. Co, oglądajcie do końca, bo teraz będzie akcja. No, jestem zadowolony, że to nagrywam. Lol, na tym zimno. Dobra, zwalę. Po zabezpieczeniu artefaktu musisz... Dobra, teraz coś fajnego będzie. Mamy transport, który nas stąd zabierze. Musimy tylko siedzieć i czekać. To nie brzmi zbyt... Jednak jest trudne trochę się chyba czekać. Chyba zasłużyliśmy sobie to już na bardzo ewakuację. Trudne chyba. Komandorze, wykrywam wielką koncentrację biosygnatur zergów lądujących przy opuszczonych wykopaliskach. Powinienem się domyślić, żeby cię cholera... Przysięgam, stary. Nie miałem zielonego pojęcia o zergach. Biorąc pod uwagę ich aktualny kierunek, zergi opanują to miejsce w ciągu godziny. Cholera. Musimy wytrzymać do ewakuacji. Dobra, teraz dopiero się da się. Jeśli obsadzimy bunkry i utrzymamy nie, jak najdłużej te dwa mosty, ja będziemy mieli jakąś szansę. Ja będę się bronił tak czeka jak nas mam. Tutaj niezła jatka. Broniłem się już setki razy. Ale nie przeciwko zergom. Okej. Zergi to takie gady. One nie są ani z Dominium, ani z Jamesem. Dobra. Bunkry. Wyjazda. No i te dramatyczne muzyka na... Gotowy do akcji! Dobra, bunkra, jazda do góry. Czekałem na ciebie. Szeregu, chłopaki. Dobra, bunkry, fajnie. Jeszcze mamy tam wieżyczkę. Wieżyczka przeciwlotnicza, dobra. Dołożyć komuś. ERK gotowy. Nie, ja nie chcę. Ja jeszcze nie chcę. Potrzebujemy trochę rzeczy. Spokojnie. Na pewno dużo RK, co nam się przyda. Żebym nie zapominał o tych. RK gotowy. Magazynka. Zabawy, minerały. Tak.
Dobra. No to tylko, dobra, żebym tylko nie przegrał. Dobra, ja nie chcę teraz przegrać, ja chcę wygrać to. Dobra, tutaj oni będą... Rozbudowa ukończona. ERK gotowy. To się ukończyło, to teraz... Za mało, wyspasz. Wespam jeszcze, ja nie wiem, że... Tak co się dzieje? Kurde, możecie szybciej zbierać te minerały, czy nie? Dobra, ERK gotowy. Niech na razie tak się... Rozbudowa ukończona. Za mało minerałów. Czyje? Dlaczego? Za mało minerałów. ERK gotowy. Nadchodzą. Szykować się! Dobra. Szykuj. Lepiej, żebym tego nie żałował. Dobra. Siema. Ognia. Tak jest, komando. Ej, bez prze... O, idzie dużo trochę. Nie robi. ERK gotowy. Okej, rozstrzelaj. Jeszcze... Tempo! Pomóż. Rozstrzelaj. Rozkaz otrzymany. Szeregu, chłopaki. Dobra, tyś tam. Lepiej, żebym tego nie żałował. ERK gotowy. Dobra, trochę ich więcej, dajmy. Za mało, wyspan. Wyspan. Śmiało! Tu się jeszcze jeden chłop. Tak? Do wszystkich, którzy nas słyszą, zostaliśmy przygwożdżeni w pobliżu pogranicznych rubieży. Potrzebne wsparcie! Nie mogę się doczekać. Nie spodziewałem się od tego. Szczerze, nie byłem przekonany. Gotowy do akcji. Musimy ich uratować, bo oni nam pomogą. A dwa, ERK gotowy. Że chciałbym mieć... Spokojnie, coś się tak napali. Dodatkowe misje. Myślałem, że już po nas. Nie, spokojnie. Przyjąłem. W takim razie. ERK gotowy. Potrzebne dodatkowe magazyny. Zwarty i gotowy. Dobra, to będziesz magazyn tylko. No. Tak się mogę... No, nie wiem. Kiedyś chciałam to zagrać na brutalnym i 3 sekundy wystarczyło przetrwać, ale nie przetrwałem. Po prostu... No, spamiam jednostkami. Lepiej się do tego nie załowa. Ale! Jasne? Siema? Nie mogę się doczekać. Gdzie idą tam? Dobra, teraz walka. W niego. Dobra. Nice. Wykrywam wielu przeciwników w powietrzu. Przewidywany czas przybycia... Już do cholery! Czekać. Okej. Okay. Let's go, chodź się. Uwaga, idzie się. Okej. Okay. Artefakt jest, wszystko na razie. Dobrze się generuje. Byłby tych Marines. Baza jest atakowana. Za mało, czekałem na ciebie. Tam spokój na razie mamy. Dołożyć komuś? Dobra, czy to jest jako jeden mocny żołnierz? Za mało wyspanu. A dajmy jeszcze jednego ERK. Gotowy do akcji. Jest już lekarz. Dobra, chyba... Dobra, trochę połączyło się, ale my musimy mieć dużo tych magazynków. Bo bez magazynków zginiemy. ERK gotowy. To raczej nie będzie nam potrzebne, bo to długo się generuje, ale to nie jest aż tak bardzo istotne. Lepiej, żebym tego nie żałował. Jest już lekarz? Nie, lekarzy nie będziemy mieć dużo, więc... Dobra. Najpierw oddaj to i teraz już. Szeregu, chłopaki. Wydasz jakiś... Okej. Okay. Mam pomysł. A co za to dostanę? Pewną taktykę. Tempo! Jest już lekarz. O. Wiesz? Lat godziny.
tak zróbmy. Bo nie ma. Nie wiem, co. To od razu lecą na nie. Nie mogę się doczekać. O nie, nie cierpię tych. Mam to. Dobra, ognia do niego. O. Dobra, nic nie zrobili. Mayday! Mayday! Wpadliśmy w pułapkę zerków! Zagrzewały się wokół nas! Jeśli możecie tu dotrzeć, pomóżcie nam! Aż taka mała armia? Nie. Nie. To idźcie powoli, powoli. Bo nie, tam jest już ten... Tak się robi! O rany! Jak się cieszę, że was widzę! Czekajcie! Idziemy z wami! Dobra, czekałem na ciebie. Teraz szybko wracamy. Dlaczego nie? A. Tak, a ty tu dołożyć komuś? Dobra, rozdzielmy te jednostki po prostu. Wydasz jakiś rozkaz? Czekaj, nie. Uciekać. Ale to wygląda biegną. Biorę się za to. Ale! Mam to. Teraz się tak jest, komandorze. Szeregu, możemy chłopaki. Zrobić w taki sposób to. Czekałem na ciebie. Gotowy do akcji. Już będziemy ewakuować. Ja sobie lepiej, żebym tego nie żałował. Typową taktykę. Dołożyć go. Gotowy do akcji. Lepiej, żebym tego nie żałował. Wydasz jakiś rozkaz? Dołożyć komuś. Już, dobra, o, to się jest. Czekałem. Szeregu, chłopaki. Proszę określić naturę problemu medycznego. Dobra. Wydasz jakiś rozkaz? Dołożyć go. Czekałem na ciebie. Szeregu, chłopaki. Wydasz jakiś rozkaz? Lepiej, żebym tego nie żałował. Czekam. Gotowy do akcji. I macie to chronić, po prostu. Teraz wasz cel. Wydasz jakiś rozkaz? Śmiało! Zostanie pozbieraj minerały, bo się przydaje. Lepiej, żebym tego nie żałował. Załatwione. Czy to śmiertelne? Szeregu, chłopaki. Gdzie boli? Medycy, to mogę dać sobie ich. Potrzebna selekcja rannych? Zajmę się tym. Ktoś mnie wzywał? Żaden problem. Proszę określić naturę problemu medycznego. I teraz się będziemy modlić. Gotowy do akcji. O, przydam się. Patrzę. Ale nie, ja nie reaguję. Ja nie tak się. Teraz się ja zginę. O to mi chodziło, nie zawsze robiłam takie podkazy, jakie się jest. Wydasz jakiś rozkaz? Może dajmy im tam wsparcie. Oj, z głównej bazy. Weź kilka ERK i napraw te bunkry. To aaa, gdzie ona jest? Nie, tam ERK. Wystraszyłeś mnie! A w ogóle bunkrów nie z tego. Dobra, ty będziesz to na krawędzi trafiał. Gotowy? Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Lepiej, żebym tego nie żałował. Zaraz prześlemy jakichś zwiadowców. Zastanawiam, co mogę w inny sposób to zrobić, w taki sposób. Dobra, let's go. Cieszę się, że to nagrywam, cieszę się, że mam subskrypcję. Ewakuacja za 11. Dobra, zaraz wyślemy grupę zwiadowcą, nie wiem, ale po prostu chciałbym się tak nie powołać, ale tak pograć jakby w inną, znaczy w taką strategię, nie w taką inną strategię, nie czym nie robić, rozumiecie, po prostu żeby była taka fajna pokazówka, że strzelają ci, a no, tam ci się wydaje. Szeregu, wyda. Chłopaki. Dajmy zwiadowców. Załatwione. O nie, jednak nie dawajmy, albo w zasadzie nie. No, on nic nie zrobił takiego. Uwaga, idzie się! O! Udasz się teraz. Jest już lekarz? Tylko spokojnie, coś się tak napali. Dobra, wy tutaj wstańcie i macie kryć. Dajcie się niech. Dobra, jedna grupa zwiadowcza wysłana. Więcej medyków tu. Dużo ERK. Lepiej, żebym tego nie żałował. Jeszcze jeden bunkier. Jeszcze trochę, chłopcy. Nasz transport jest już w drodze. No to fajnie. Dobra, za mało wyspa. Te lepsze ja mogę sobie pozwolić jakby. Śmiało! Ty będziesz tutaj. Teraz, który... Gdzie jest? Złe wieści? Nieważne. Szeregu, chłopaki.
Gotowy do akcji. Chodźmy tu po prostu kampcie. Dobra, przyjmę. Czekałem na ciebie. Jest już lekarz. Jedną jednostkę tu. Albo jedynie. Dołożyć komuś. Oj, zaczyna się. Ewakuacja, ewakuacja. Ewakuacja. Ewakuacja, ewakuacja. O nie, nie wczoraj go. Nie, tempo, tempo, tempo. O. Ucieczka, ucieczka. Załatwione. W porządku. Okej, okay, wycofajcie, wycofajcie się, wycofajcie się. Potrzebujemy natychmiastowego wsparcia. Otaczają nas wrogowie. Czy ktoś mnie słyszy? Tak, słyszymy. Jasne. Szeregu, chłopaki. Czekałem na ciebie. Tutaj ma się czekać. Gotowy do... Nie. Jazda. Dołożyć komu? Jest już lekarz. Wy macie chronić tam. Więc jazda. Nie mogę się doczekać. Mogę na zery. Biorę się za to. Bierzemy was. Dziękujemy za pomoc. Jesteśmy z tobą, Raynor. Dawajcie, teraz wracamy tu. Się robi. Jest już lekarz. Szeregu, chłopaki. Lepiej, żebym tego nie żałował. Dobra, jazda. Przydałaby się nam pomoc. Dobra, nic jest. Już nic się za bardzo specjalnego nie stało. Jesteśmy bezpieczni. Czekałem na ciebie. No, mam pomysł, mam pomysł. Gotowy do akcji. A. Zwarty i gotowy. Ty już albo w zasadzie tu dorób trochę. W drodze. Da. A ty śmiało. Będziesz teraz dorabiał te rzeczy. Da. Bo to się nam przyda. Aha. No w zasadzie nie, tylko. Ruszaj się! Dobra, to buduj. Lepiej, żebym tego nie żałował. Ale by było dobrze, gdyby się tak wycofali. Dajmy grupę, no. Opracowane. Dajmy trochę. Dołożyć. Grupę zwiadowczą. Przydałaby się nam pomoc! Się. Się robi. Staniecie tu. Nie mogę się doczekać. Gotowy do akcji. Stanie gdzieś tu. Załatwione. Nie, po prostu tak lubię. Postawiać jednostki. No tutaj by się przydało. By był mały odstrzał na zero. Nie, tu. Wydasz jakiś rozkaz? Medycy, nie chyba, nie, dobra, medycy róbcie, albo nie, nie, to już się nie przyda, dajmy więcej mariny. Pomocy! Uwaga, idzie się! Dobra, strzelajcie, strzelajcie, strzelajcie. Jest już lekarz. Dobra. Mam to. Mamy. Lepiej, żebym tego nie żałował. Dobra, dodajmy trochę. O, za 5 minut. Gotowy do akcji. Za chwilę to nie co odcinka. Niestety. Dobra, teraz by się przydała obrona. Wow. Kupa roboty, co? No. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Wydasz jakiś rozkaz? Dołożyć komuś? Wasza dwójka dochodzi do nich. Rewelacja. Tam proszę określić naturę problemu medycznego. Czyli idą tu. Znajmniej muszę, chciałam się tu ewakuować. Ło! Czekałem. Uwaga! Uwaga, ewakuuję się w powrót. Albo w zasadzie nie. A to teraz chłopaki. Ewakuacja, ewakuacja, szybko! Uciekać! Wytrzymajcie jeszcze chwilę. Wkrótce będziemy się stąd zbierać. Nie! Zginął mi medyk. Co się dzieje? Nie, wy już wydasz jakiś rozkaz?
Lepiej, żebym tego nie żałował. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Tak jest. Nie mogę się dołożyć komuś. Czekałem na ciebie. Jak możecie się walić jakby? Tu ich więcej. Szeregu, chłopaki. Ktoś mnie wzywał? Tam jeszcze medyk. A dodajmy jeszcze tu żołnierza może. Uwaga, idzie się. Fajniej by wyglądało. Nie chodzi czekałem o na ciebie. Strategię. Dobra. Szeregu, chłopaki. Pole minerałów wyczerpane. No i kiedy? Czekaj. Jeden R. To twoja forsa. To tu idziesz. Ty tu jesteś szefem. A ten... Złe wieści? A? Tempo! Ten już może chyba sobie dać spokój z tym wszystkim. Potrzebna selekcja rannych. Dobra, czekaj. Biorę się za to. Tak jest, kochani. Jasne. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Tak, niech będzie. Ja trochę nie chcę się przekonać. Szeregu, chłopaki. Teraz. Nie mogę się doczekać. Lepiej, żebym tego nie żałował. Dołożyć komuś? Gotowy do akcji. 3 minuty, a ja myślałem, że będzie tu akcja duża. A nie na końcu. Tempo! Zapomniałem. Ulepszenie. Dobra, grupa zwiadowcza. Jeden, jeden i albo w zasadzie tam. Przyjąłem. Druga tam. Wydasz jakiś rozkaz? Oż ja tu dobra. To będzie wsparcie. Nie mogę się doczekać. Wow, dużo jest. Podjeżdżam. Kto chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Lepiej, żebym tego nie żałował. Czekałem na ciebie. Ale ty zostałeś. Wydasz jakiś rozkaz? Dołożyć komuś? Nie macie stać. Nie, nic się nie dzieje. Dobra. To na Ezi. Dobra, następny poziom brutalny. Na tym... Dobra, następny odcinek, jeśli zostawicie z 7 łapek w górę, to brutalny na tym poziomie. I przejdę go, zobaczycie, serio. Chyba. Ja nie wiem, jak się przejdę. Przydałoby się lepiej, żebym tego nie załował. Ja mam pomysł. Gotowy do akcji. Nie mogę się doczekać. Nie, ale atakowali. Komandorze, tu Matt Horner. Niech pan wytrzyma. Odsiecz się zbliża. Spokojnie, Matt. Bez pośpiechu. Czekać. Uwaga, idzie się. Dostajemy tu lanie. Musimy się wycofać na wzniesienie. Wow. Szeregu, chłopaki. Porządku. Teraz będzie się działo. Wow, tutaj w ogóle tam było.
raczej by nasze wojsko tutaj będą chyba padać już. Przybyła odsiecz. Jest tam jeszcze ktoś żywy? Dobrze cię widzieć, Matt. Witam na imprezie. Cieszę się, że dotarliśmy na czas, komandorze. A teraz zabierzemy was stąd. Dobra. Teraz musimy... O, teraz będzie fajna minia taka pokazów, jakby to się dokładnie działo. Okej. Wiedziałem, że coś przede mną. Niezłe rodeo nam tu urządzasz, Matt. Czy kiedykolwiek pana zawiodłem? No dobrze, po prostu nas stąd zabierz. Skoncentrować ogień na dziobie. Zwiększyć moc w silnikach w drugim i trzecim. Przygotować się do skoku nadprzestrzennego. Na mój sygnał. Teraz. Co się stało? Zergi siedziały cicho przez parę dobrych lat i nagle rzuciły się na Marsarę? Tu nie chodzi tylko o Marsarę. Proszę na to spojrzeć. Zergi tylko na prawdziwej inwazji. Zniszczeniu ulegają planety z pasa obrzeżowego. Ciężkie straty. Ofiary liczone są w miliardach. Kilka minut temu Zergi zaatakowały wojskowy ośrodek badawczy. Matko, zlituj się nad nami. Zdobyliśmy niezwykle cenne nagranie, które potwierdza, że to królowa Ostrzy dowodzi rojem. Dobrze. Wiedzieliśmy, że kiedyś wróci. Czego chce tym razem? Okej. Wróciła, żeby dokończyć robotę. Dobra. Piszcie w komentarzach, co dalej. Mówię wam... Czekajcie, kantyna nie zbrojowa, jest tylko... Dobra, zostawimy. Dobra, jakiego upgrade'a? Uwaga, piszcie teraz w komentarzach. Albo kupujemy upgrade'y do bunkra, do piechoty. Albo do sanitariusza, albo do po prostu marina. Marin tak nie robi to, że szybciej uderzają. Ci, że mają lepszą tarczę. A to po prostu, że medycy się generują dwa razy. Napiszcie w komentarzach, jeśli dotrwaliście do... Oczywiście. Więc dzięki za oglądanie. No i siema.